Zauważyłem na wielu forach internetowych takie dziwne trochę zjawisko. Jak się z kimś nie zgadzamy, to mu mówimy, że jest niedobry. Albo jeszcze mocniej. Chcę wyjść z tego doświadczenia, które znacie doskonale, a które jest niezwykłym problemem. Jak to zrobić, żeby mówić złu nie, a człowiekowi tak? I to zawsze. W Ewangelii jest niezwykła przypowieść Jezusa. Jezus staje wobec ludzi, którzy mają ochotę ukamienować kobietę złapaną na cudzołóstwie. I wyrok jest krótki. Obrzucić ją kamieniami, wyeliminować, będzie teraz już dobrze. Jezus ją ratuje, mówiąc ludziom, a popatrzcie na siebie. Kto jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamień. Rozdzielił dwie rzeczy w sposób bardzo prosty, kiedy powiedział kobiecie, ja cię nie potępiam, nikt cię nie potępił, ja też, tylko teraz trochę inaczej żyj. Myślę, że tajemnica jest właśnie w tym. Czasem nie wiemy nic o człowieku. Znamy go z małego zdarzenia, może nieprzyjemnego, a wyrok zapada natychmiast, bez zastanowienia. Może by spróbować inaczej popatrzeć. Może zobaczyć człowieka tak ewangelicznie i to jest piękne spojrzenie, kiedy bolejemy nad tym, co zrobił, nawet jak to jest złe i to bardzo. Ale zawsze wierzymy w to, że po drugiej stronie jest człowiek, który nie tylko jest przepełniony złem. Może nim dotknięty, może poraniony, a za tym kryje się odrobina dobra. Mam w ręku książkę, którą czytałem kilka ładnych razy. Nie chcę powiedzieć, że dziesiątki, ale może. Tim Gennard, Silniejszy od nienawiści. Tam jest taka scena, kiedy on, jeszcze żyjący nie najciekawiej, jeździ do ojca Filip, który się opiekuje niepełnosprawnymi, a kiedy do niego przychodzi, ten mu kładzie rękę na ramieniu i mówi, obdarowuję cię przebaczeniem. Otwierał wcześniej oczy, by patrzeć, jak ojciec Filip się modli, a potem mówi tak, zmieniam się w nienasyconego konsumenta miłosierdzia, chorego na bulimię wybaczenia. Domek Tomasa zamienia się w stację benzynową miłości. Przyjeżdżam jak najczęściej napełnić bak. Może byśmy popatrzyli na człowieka trochę inaczej. Zobaczyli w nim dobro, zawsze. Niekoniecznie wtedy trzeba udawać, że wszystko jest takie samo. Jest zło i jest dobro, ale zawsze jest człowiek, a po jego stronie staje zawsze Bóg i warto być po tej stronie, bo to bardziej ludzkie.